temu. Podobny koncert był o tej porze, również to był bardziej patriotyczny, troszeczkę wcześniej, na początku listopada. W tym roku postanowiliśmy zrobić koncert w przeddzień Dnia Świętej Cecylii, patronki muzyków, patronki chórzystów. Chór ma okazję do tego, żeby zaprezentować się przed publicznością. Po to dzieciaki chodzą na próby, po to śpiewają, po to pracują, żeby później mogły ubogacać również swoich najbliższych, mieszkańców Wielunia, właśnie muzyką, śpiewem. Zwyczaj, że wychodzimy czasami, jak mamy taką możliwość, w szkole muzycznej na korytarz i wtedy dzieci są zachwycone, jak się świetnie śpiewa w akustyce, w korytarzu, nie tak jak w klasie, jak w sali, gdzie nie ma akustyki. I myślę, że one się cieszą, że mają możliwość sobie zaśpiewać właśnie choćby tu w świątyni. Ja akurat pierwszy raz wysłuchałam tego chóru tutaj ze szkoły muzycznej. No, bardzo mi się podobało, zresztą w tak pięknych wnętrzach kościoła ojców Franciszkanów, to pięknie można tą muzykę jakby przeżywać. Bardzo pozytywny, bardzo ładnie i bardzo się cieszę, że przyszłam. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Wielunia na koncert kolęd, który odbędzie się 20 stycznia w kościele w kolegiacie. W godzinach popołudniowych, jeszcze nie ustalona jest dokładnie godzina, być może to będzie około 16, ale jest jeszcze na tyle dużo czasu, że myślę, że informacja dotrze do każdego mieszkańca.